9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Put in 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. Good. In 20 feet. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co musieli czuć Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, kiedy wsiedli na pokład Apollo 11? Ale nie chodzi tu o strach przed niepowodzeniem misji. Chodzi o samą drogę. Trzech astronautów spędziło w zamkniętej kapsule ponad 3 dni. Lecieli przez przestrzeń kosmiczną, przekraczając prędkość 39 tysięcy km na godzinę, by w ciągu 72 godzin i 56 minut dotrzeć na orbitę Księżyca. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Średnia odległość z Ziemi do Księżyca wynosi 384 400 km. To tak, jakby 700 razy zrobić trasę z Zakopanego do Gdańska. Trudno sobie wyobrazić, jak wielka jest to odległość. Przecież Księżyc widać gołym okiem. Czasem masz wrażenie, że możesz go dotknąć. A jednak droga tam trwa aż 3 dni. W tempie przekraczającym prawie 350 razy dozwoloną prędkość na autostradzie. A jednak Księżyc to nasz najbliższy satelita, najbliższy obiekt kosmiczny. Zatem jak długa musiałaby być podróż międzyplanetarna? Jak nasza ludzka wyobraźnia może pojąć te odległości? Bo przecież wszyscy, w teorii, wiemy, że to jest daleko. Ale co znaczy daleko? Te wszystkie obrazki, które znasz od dziecka, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To nie jest tak, że Słońce grzecznie sobie siedzi w środku, podczas gdy planety, każda po swojej orbicie, elegancko kręcą się wokół naszej gwiazdy. To też nie jest tak, że planety krążą po równych okręgach, w różnych odstępach. Nie dasz rady narysować na kartce A4 naszego układu planetarnego. W odpowiednio zmniejszonej skali. To jest niemożliwe, bo budowa naszego Układu Słonecznego jest nieco bardziej skomplikowana. Nasz Układ Planetarny jest w ciągłym ruchu. Nie dość, że Ziemia kręci się wokół własnej osi, to krąży też po orbicie wokół Słońca. Ponadto cały Układ Słoneczny jest częścią innego układu, galaktyki, którą znasz pod nazwą Drogi Mlecznej. Oprócz Układu Słonecznego, który krąży wokół jądra naszej galaktyki, jest tu około 400 miliardów innych gwiazd. Pewnie spora część z nich ma swoje planety i księżyce, ale to nie koniec. Nasza galaktyka pruje przez kosmos z prędkością 2 milionów kilometrów na godzinę. A nie jest to mały, kosmiczny obiekt. Średnica Drogi Mlecznej wynosi w przybliżeniu 100 tysięcy lat świetlnych. Myślisz sobie, rok świetlny. Brzmi tak swojsko i zrozumiale. Tymczasem rok świetlny to 9,5 biliona kilometrów. Proszę o pomoc, czy ktoś mógłby policzyć, ile razy trzeba by jechać z Zakopanego do Gdańska, żeby zrobić 9,5 biliona kilometrów? Jeśli studenci astronomii mieli zagwozdkę, to jak mamy zrozumieć je my? Słońce też przecież widzisz gołym okiem. Wielka żółta kula, która grzeje w twarz. A tu? Tu jest Wenus. Wenus też możesz zobaczyć gołym okiem. Najlepiej widoczna jest nad ranem, dlatego mówi się o tej planecie jutrzenka, ale ja nigdy nie wiem, w którą stronę mam patrzeć. I jak stworzyć model Układu Słonecznego, który choć w minimalnym stopniu odda te odległości i pomoże zrozumieć ogrom przestrzeni kosmicznej? Największy problem stanowić będzie na pewno odtworzenie modelu Słońca. Przecież Słońce jest ogromne. Jego masa przekracza 99% całego Układu Słonecznego.
Pewnego dnia Nils Brenning, szwedzki astronom, jechał sobie na rowerze do domu. Pokonywał tę trasę setki, a może i tysiące razy i nagle go olśniło. Rozwiązanie tego problemu miał w zasadzie tuż za oknem swojego mieszkania. Ericsson Globe. Pieszczotliwie nazywany jest Globen. Wzniesiony został w lutym 1989 roku i od tamtej pory niezmiennie jest największą sferyczną budowlą na świecie. Ze swoją wysokością 85 metrów Globen góruje nad panoramą Sztokholmu. Spacer dookoła areny zajmuje trochę czasu. Jej średnica wynosi 110 metrów. Przecież nie mogło być lepiej. Globen jest ogromny i na dodatek okrągły. Czy można by stworzyć dla niego odpowiednią skalę i zbudować model? Nils opowiedział o tym pomyśle swojemu koledze po fachu. Jestagam uderzył pięścią w stół. Robimy to. Robimy sztokholmski układ słoneczny. Szybkie obliczenia matematyczne pokazały, że ten szalony plan jest możliwy. 54 km tym. Nils rozłożył mapę Sztokholmu na stole. Umieścił Globen w centrum, na ołówek nałożył gumkę recepturkę, by pomóc sobie stworzyć równe okręgi. Ku ich zaskoczeniu obiekty kosmiczne na swojej orbicie znajdowały fantastyczne miejsca. Muzea, kampusy akademickie i centrum handlowe. Każde z wybranych miejsc zareagowało na pomysł z ogromnym entuzjazmem. I w ciągu kilku lat wszystkie planety wewnętrzne znalazły swój dom. Globen stał się wyznacznikiem skali. 1 do 20 milionów. Pierwsza z planet, Merkury, trafiła tutaj, do Stadsmuseet, Muzeum Miejskiego w Slussen. Jest takiej wielkości, że można chwycić model obiema dłońmi. Kolejna planeta, Wenus, trafiła do miejsca pracy Jesty, na dziedziniec Albanowa, Centrum Fizyki, Astronomii i Biotechnologii. Artysta, który ją stworzył, chciał, aby model stał się miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu. Przy Wenus można usiąść i wypić kawę, w oczekiwaniu na zajęcia. Ziemia i Księżyc swój dom znalazły w Muzeum Historii Naturalnej. Można zobaczyć modele zaraz przy holu głównym. Mars, oddalony o 11,6 km od Globen, znajduje się w centrum handlowym Merby Centrum. Krótko po inauguracji modeli rozdzwoniły się telefony. Pojawiły się kolejne miejsca, które chciały otrzymać swój kosmiczny obiekt. I tu właśnie rozpoczyna się historia największego na świecie modelu Układu Słonecznego – Sweden Solar System. Dziś szwedzki Układ Słoneczny to 25 głównych obiektów, które rozlokowane są po całej Szwecji. Odległość od najdalej wysuniętego punktu na południe, komety Swift-Tuttle w Malmö, do obiektu wysuniętego najdalej na północ, szoku końcowego w Kirunie, wynosi około 1800 km. A jak to wygląda w rzeczywistości? Dzięki Sweden Solar System i przyjętej skali zrozumiesz różnicę w rozmiarach. Globen ma 110 metrów średnicy. Średnica Merkurego to tylko 25 cm. Ziemia i Księżyc oddalone są od siebie o 20 metrów, a Ziemia ma 65 cm średnicy. Dzięki Sweden Solar System i przyjętej skali zrozumiesz ogrom tych odległości. Jeśli wyruszysz spacerem spod Globen do Merkurego, do pokonania masz jakieś 3 km. Przejdziesz tę odległość prawdopodobnie w 40 minut. Prawdziwa odległość Merkurego od Słońca to 57 910 000 km. Model Neptuna znajduje się w parku Strykjensparken w mieście Sederham. To 261 km od naszego Słońca. Nieustanny marsz, bez przystanków, trwałby 53 godziny. Model Neptuna ma średnicę 2,5 metra. To o 44 razy mniej niż średnica Ericsson Globe. Skoro średnica tego prawdziwego Neptuna wynosi 49 530 km, to o ile mniejszy jest od niego ten mini Neptun w Sederham? Odległość od Globen do końca naszej heliosfery, do szoku końcowego w Kirunie, wynosi 1223 km. A 950 km w linii prostej. Spacer spod Globen trwałby 249 godzin, czyli około 8 miesięcy i 10 dni nieustannego marszu. 8 miesięcy bez przerwy. Nasza podróż rozpoczęła się na południu, w Karlskronie, skąd pojechaliśmy kolejno do Karlshamn, gdzie znajduje się kometa Swift-Tuttle, Malmö, gdzie znajduje się planetoida z grupy obiektów transneptunowych.
Jette Bory i planeta karłowata Makemake. Yslovet i Kłałar, duża planeta transneptunowa z pasa Kuipera. Hövde i słynna kometa Haleja. Uppsala i księżyc Saturna Tytan. Löwstabruk, gdzie znajduje się Uran. Söderhamn, gdzie jest Neptun. Hern-Ö-Sand, gdzie jest Ixion. Umeå, gdzie siedzibę ma planetoida z pasa głównego asteroid. Luleå i Sedna. Kiruna i szok końcowy. Ruszyliśmy w drogę powrotną, by odnaleźć Plutona w mieście Dielsbu, Jupitera na lotnisku Arlanda, a później wszystkie planety wewnętrzne w Sztokholmie. Przejechaliśmy 6010 km, a ta podróż to był istny kosmos. Hana! Zgadza! Okazuje się, że warto jest marzyć. Warto jest wpaść na szalony pomysł, zapakować do samochodu dwulatka, jego babcię i męża i ruszyć przed siebie. Ale to nie koniec przygody. To nie koniec Sweden Solar System. Może któregoś dnia jeden z obiektów kosmicznych pojawi się tutaj, w Polsce.